35. sesja Rady Miejskiej poświęcona była obchodom 70-lecia nadania praw miejskich Świętochłowicom i odbyła się ona wyjątkowo w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda, co dodało obradom uroczystego charakteru. W sesji oprócz radnych i władz miasta udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele miast ościennych i partnerskich, a także dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Najważniejszym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie nadania legendzie sportu żużlowego Pawłowi Waloszkowi tytułu honorowego obywatela Świętochłowic. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Dla mnie to było zaskoczeniem, że zostałem uhonorowany tym honorowym obywatelem miasta. Jak już prezydent mnie poprosił, bo to było już miesiąc temu, na spotkanie, to się dowiedziałem o tym. No i to było dla mnie miłym zaskoczeniem. No, dziękuję prezydentowi, wszystkim radnym, że zadecydowali o tym, żeby mnie uhonorować. No a w szczególności naszym mieszkańcom, kibicom naszego miasta. Nie? Dziś pod Pana adresem padło wiele ciepłych słów. Wspomniano również wiele ważnych momentów w Pana karierze. Łezka się wokół zakręciła? No to na pewno, jak się tak wspomina te dobre lata i te wszystkie sukcesy, które były, no to jednak trochę człowieka tak, no mdli, jakby powiedzieć, te wzruszenia są dosyć spore, no i to chcąc, nie chcąc, na pewno ta łezka odpadnie, uleci tam gdzieś. A co dla Pana tak naprawdę w tej kilkudziesięcioletniej karierze było najważniejsze? Jakie były takie no, najbardziej wartościowe momenty? Wie Pani, w karierze na każdego jednego sportowca są wzloty i upadki. I w tych, jak była trochę ta, jakby powiedzieć, wyniki były słabsze, to żona umiała mnie w ten sposób podbudować, że starała i mówiła mi, że stać mnie na więcej i że nie mam się co załamywać, że to są pewne kryzysy. No i w ten sposób ona mnie motywowała. No, mogę jej zawdzięczyć bardzo dużo, że te wyniki były takie, a nie inne. Świętochłowice jako miasto chyba też było takim ważnym miejscem w Pana życiu, nie tylko tym osobistym, ale także właśnie sportowym. No tak, zresztą ja jeździłem w tym Świętochłowicach moją całą karierę, oprócz początkowych tych zawodów. Które, bo w Świętochłowicach w pierwszym okresie czasu nie było możliwości startu w drużynie, bo było dosyć sporo tych zawodników dobrych. No, powstał klub obok w Katowicach. Tam rozpocząłem właściwie swoją później już karierę na arenie międzynarodowej, bo w tym 56 dostałem się i do kadry. Najlepsze wyniki miałem w tym pierwszym roku też. Z tego gwardia się rozwiązała, wróciłem z powrotem do Świętochłowic, ale za rok czasu musiałem iść do wojska. Poszedłem do Legii Gdańsk, rok czasu, tam się też to rozwiązało. Drugi rok byłem w LPŻ-cie Gdańsk i po zakończeniu służby wojskowej, bo miałem już wcześniej propozycję wyjazdu do Anglii, ale że była służba wojskowa, nie puściło mnie wojsko i po zakończeniu służby wojskowej pojechałem do Anglii na rok czasu i to mi bardzo dużo dało, bo tam się człowiek nauczył jazdy technicznej,
No i psychika inaczej działała, a tam tory były różne, bo w pierwszych biegach były tory bardzo takie przyczepne, a już później w drugiej połowie były śliskie tory. Także można było się przełożyć. No i po zakończeniu tych wojaży po tym świecie w 1962 wróciłem do Świętochowic i do 1985 roku przez wszystkie lata jeździłem w Świętochowice i nie żałuję. Dziś żużel małymi kroczkami do tych Świętochłowic po kilkunastoletniej przerwie wraca. Czego by pan życzył tym nowym, młodym żużlowcom, którzy stawiają właśnie pierwsze kroki w tej dyscyplinie właśnie w naszym mieście? Jakie są pana życzenia, ciepłe słowa skierowane do klubu? No, liczę, że w tej chwili będzie trochę trudniej, bo ci młodzi zawodnicy, którzy już się okazuje, są parę zawodników, którzy mogą, zresztą już dwóch zrobiło licencję i następni są też do licencji, no ale ze względu na przebudowę tego stadionu będzie to jednak półtora roku ten stadion nieczynny i będą musieli korzystać z innych torów, no ale oni to rozwiązali, prawdopodobnie będą jeździć jakiś okres czasu i w Rybniku, i w Częstochowie, i to, żeby ten okres jakoś przetrwać, i myślę, że jak będzie stadion oddany do użytku, już będzie tych zawodników naszych, miejscowych, którzy zdobędą licencję i później jeszcze paru może na wypożyczenie, i w tym 2019 już drużyna nasza wystąpi w lidze. Jak wiadomo, z początku w tej najgorszej lidze, tej trzeciej, a później zobaczymy. To wszystko będzie zależało od władzów miasta, od całego zarządu klubu, jak do tego będą podchodzić. A liczę na to, że w Świętochowicach ten żużel jednak powstanie. Z chęcią by pan zasiadł na trybunach, by pokibicować naszym? Ja tylko nie na trybunach posiadam, ale i siądę na motocykl, jeszcze trochę pojeżdżę. W ramach procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2017 rokiem obchodów jubileuszu 70-lecia nadania praw miejskich gminie Świętochłowice. W dalszej części sesji na ręce przewodniczącego rady oraz prezydenta miasta składano liczne listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami dla miasta i jego mieszkańców. Po zakończeniu sesji wszystkich zgromadzonych zaproszono do wzniesienia toastu za owocną przyszłość miasta. Zebranych częstowano także jubileuszowym tortem. Szerszą relację z obrad uroczystej sesji oglądać można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.